Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Forever i zapraszam was na kolejny odcinek z Overwatcha na moim kanale. Moi drodzy, mamy już tutaj kolejny exp, który do nas przyleciał właśnie za dobre zgłaszanie panów podejrzanych na Overwatchach i to jest Overwatch jeden z ostatnich bodajże 15, który mi przyszedł. Dosłownie codziennie po parę takich powiadomień dostaję, także to nie jest tak, że akurat źle reportuję albo no zdarza się na pewno coś tam pominąć, ponieważ no musiałbym mieć oczy naprawdę wszędzie na całym ekranie, żeby wiedzieć co tutaj się akurat wydarzyło, ale te reporty, które akurat ja zgłaszałem, że ktoś miał wallhacka, ktoś miał na przykład aima albo na przykład za sam griefing, no to jeśli chodzi o wallhacka i inne te cheaty, no to jeśli by nikt nic nie miał, żadnych programów odpalonych w tle, no to tego waka by nie dostali, a ja nie dostałbym w ogóle powiadomienia. Także to nie jest tak, że jeśli dam reporta za wallhacka, tego wallhacka na przykład nie miał, no to on nie ma prawa dostać waka. No zdarzają się oczywiście pomyłki, ale to są naprawdę jakieś takie szczątkowe przypadki. Tam widzę, że mamy na razie warma, to nic to nie będę. Ja na warmapie to ja tam nie będę nic tutaj się zastanawiał. Dobra, przyspieszę to jeszcze bardziej trochę. Dobra. No, mamy tutaj mapkę Dedas 2 standardowo, ponieważ najwięcej Overwatch jest chyba właśnie na tej mapie. Celownik lata, coś czuję, że ja to widać już na samym wstępie, że to są jakieś niskie rangi. O nie. Full auto z USPK, dobra. Z Prefire'em tak jakby do niego wyleciał. Już widzi stopy. A też słyszy ich, że po respie biegają. A zobaczcie, do tego już przez ścianę mierzy. Wie, że to już tamten wychylał i w pewnym momencie się cofnął za ten. Za ściankę. On ma wallhacka. A czy coś więcej ma, to nie wiem. Wydaje mi się, że to są... Mogą to być silvery albo goldy. Jakieś początki golda. Gold 1, gold 2. Coś w tym stylu. A gościu ma wallhacka. I to zdecydowanie. No jeśli ktoś powie mi, że wallhacka nie ma, no to... przykro mi, ale jesteś w błędzie. Warhawk to jest zdecydowanie. Właśnie, on nawet nie może zdecydować, gdzie się tutaj ustawić. O, już Prefire. Trzeba będzie jakoś spowolnić akcję przy jakichś takich właśnie strzałach, bo może mieć gościu aima. A właśnie na spowolnionym... na slow motion właśnie można zobaczyć, czy jakoś sterownik mu taka... dziwnie lata. Zobaczcie, cały czas ustawia się w tym samym miejscu, na Edwardzie tutaj. Na bombsadzie A. Jedynym jego plusem jest to właśnie, że trzyma się jednej tej samej pozycji. A zobaczcie. Zobaczcie, co teraz terroryści zrobili. W ogóle z paką wybiegł pierwszy tutaj. I zobaczcie, gdzie jest paka, za skrzynką od razu. To jest w ogóle akcja totalnie bez sensu. Nigdy jak macie pakę, nigdy nie wybiegacie jako pierwsi. Tego gościa już słyszę. Boi się. Ja jednak do zabu fraga. Co ja mówiłem wcześniej, zawsze kiedy macie pakę i jesteście akurat macie najlepszego respa na jakąś pozycję, na przykład na B albo na A. A ładna głowa. To zawsze robicie tak, że pakę oddaje się komuś innemu. Najlepiej, żeby paka wchodziła jako ostatnia. Tym bardziej właśnie na takich rundach eko, gdzie macie forsa. Aha, za Nautilus i Toaster już... Nautilus dostał pewnie bana na 7 dni za tego... za atakowanie swoich. Bo zobaczcie, teraz zostało dwóch terrorystów, nie licząc Woodpeckera, który właśnie zginął.
Ale pan huragan widzę, że oddaje. Nie pozostaje dłużnym i zobaczymy, co nasz pan podejrzany zrobi. Znaczy, wie, że są na respie. Pyk. Jak na razie, no to jest nudne demko, strasznie wam powiem. Chyba sobie to trochę po prostu przyspieszę, bo zobaczcie, jak mu co w nich lata. Raz na górę mierzy, raz na dół. O, zobaczcie, teraz będziemy mieli wjazd longiem. Nie wiem, czy on zauważy właśnie, że wchodzą. On teraz już musi wiedzieć. Zobaczymy. Siadła głowa. A tam jest jeszcze jeden. Może mieć jakiegoś aimbota, ale słabo skonfigurowanego, bo cały czas głównie strzela. Zobaczcie, headshot percentage ma aż 60%, o ile dobrze widzę. Tak, 60%. Od razu głowa. 63% teraz. Damage per round 177. Spoko. Znaczy, mamy sytuację 2 na 2. Woodpecker już na gali. Tutaj wcelowany, ale on wie, że już tam jest, dlatego nie wychyla. I od razu pierwsza pestka głowa z USP-a. Tak musiało się skończyć niestety. Mam nadzieję, że tamten zginie. Ship, umrzyj pan. Patrzcie. Zuspa go dosłownie wykończył. Nie no, gościu chyba też ma aima. Ale tamten antyterrorysta to po prostu popełnił straszny błąd, podstawowy. Strzela po prostu w biegu. Tam widziałem, że on posuwa się właśnie na bok. Jeszcze nawet nie kłócając. Okej. Okay. To był jeden chyba z tych normalniejszych fragów w ogóle w całym tym meczu. Antory się po prostu nie mają co ze sobą zrobić. Mają jednego bota. Chociaż ten ich koleżka dostał bana w sumie wcześniej. I botem właśnie jest ten Nautilus z umpem. Ale zobaczymy. Kurczę, o, no, nie usłyszę go wcześniej. Zresztą nad tym aimem się zastanawiam cały czas. Ale zwarzywił. To musicie przyznać, że to była po prostu porażka. Ta jego runda. Nie wiem, czy on ma jakiegoś wallhacka na przycisk, że raz widzi przez ścianę, raz nie, czy po prostu jest głupi i udaje, że nie widzi. Suspect kontra bot Nautilus. Kto wygra? Ostateczny pojedynek. Zobaczcie, już na nożu. Wiedział, kiedy wyjść. Nie, on jest po prostu głupi. On jest po prostu głupi. Robi nie wiem co. Nie wiem, waka na 100% dostanie, także nie wiem, no. Wiem, że ludzie męczą się, żeby wyjść teraz z Silvera, bo w Silverze jest coraz więcej osób po tym update'cie, ale żeby używać haksów i jeszcze być przy tym taki nierozgarnięty, że tak powiem, no to sorry Gregory, sorry Winnetu, ale no ban musi polecieć. Zobaczcie, nie pójdzie, nie pomoże swojemu. Myślę, że huragan tutaj przyjdzie już na nożu, już ogarnął, że już się snagali. Ale jeszcze tutaj pan. Okej, okay, dobra. Na pewno Vision Assistance było. Co do aima nie jestem przekonany. Nie, prawdopodobnie miał tego aima, ale nie chcę tutaj nie wiadomo jak naciągać właśnie prawdę. Z chęcią dałbym insufficient evidence, że nie było wystarczająco dowodów, ale no w sumie z USP-a te głowy to no zdarzają się, no tym bardziej z USP-a. Nie wiem, zaznaczam, że no nie jestem pewny co do tego aimbota, ale wallhacka na 100% miał.
Także wysłamy. Na przykład, jeśli nawet miał tego aimbota, no to tak czy siak dostanie waka chociażby nawet za tego wallhacka, tak? Czyli... Boże, na jedno wyjdzie, tak? Ban to ban. A za co dostanie? Czy za wallhacka, czy za aimbota, jeśli takowego miał? No to już jest bez różnicy. Także teraz czekamy na kolejne demko i widzimy się, moi drodzy, za chwilę. No siemanko, słuchajcie, zresetowałem CS-a i patrzcie, co znowu mi się wyświetliło. Kolejny XP za Overwatchika. Także te reporty jednak trafiają do nich i są one trafne. Więc mam nadzieję, że jak to zaakceptuję i przyjmę to do wiadomości, to będę mógł od razu pobrać demko, ponieważ jeszcze wcześniej resetowałem, znowu pojawiło mi się to odnośnie punktu doświadczenia za Overwatcha. Wziąłem confirm, czyli potwierdziłem to i niestety nie mogłem pobrać demka, także musiałem znowu resetować, żeby się nie czekali nie wiadomo ile. Oj, teraz dzięki Bogu możemy pobrać demko. To XP reward to było dzisiaj już moje czwarte albo piąte. Także jestem pewny, stawiam na to 110% i moje złote kalesony, że jednak jakaś fala banów była. Jednak jakaś fala banów była i o niej niestety nie wiedzieliśmy. No ale te punkty XP właśnie, to jest taka właśnie oznaka dla mnie, że jednak sporo ludzi dostało waka. Przez ostatni tydzień dostałem, teraz już włącznie z tymi pięcioma, to tak chyba około 20, czyli co najmniej 20 osób zostało zbanowanych. No i niestety mamy, kurde, znowu mapkę Dust 2, ale zobaczmy sobie. Pan podejrzany, 3 fragi. W sumie nie jest źle, jak wygrali na razie pierwszą rundę. Poprzednio. Tak, fulla ugrali. No zobaczymy, co teraz będzie. Co nam pan podejrzany pokaże. Tak, widzę, że już pan kiwi skraca. Zobaczcie. Nie zdąży się wychylić, już prefire. Już mi się ten typ nie podoba. Śmierdzi WH. Patrzcie. Tego słyszę, to jest normalne. Ale przy tym, jak tutaj on wchodził, to jednak się cofnął, tak żeby zobaczyć kątem oka. Tutaj prefire. Trzeba zobaczyć, czy on ma w ogóle aima jeszcze. Bo wallhack często z aimbotem współdziała. Zazwyczaj, ale zobaczcie, może mieć tylko wallhacka samego. No zobaczmy, zaraz Salmon, nie, myślę, że zeskoczy tutaj i dostanie głowę w locie. Ale zobaczcie, mamy 3 na 1 i to jest sytuacja, którą chciałem zobaczyć. I zobaczcie, w pierwszej rundzie to mamy. Ale prefire, celownik tak dziwnie od razu mu naskoczył na niego. Znaczy, może aima też będzie miał. Salmon, nie daj dupy, a już słyszał, że zoomuje. Patrzcie. O Boże, obvious hack. Ale Bulldog ugrał. Brawa dla Bulldoga. Bulldog, propsy, chłopie. Oj, trochę za wcześnie. Gdyby miał aima, to by trafił. Na 100%. Bo z wallhackiem naprawdę idzie ugrać. Zobaczcie, on już został sam na B. Już dał pewnie info kolegom, że jeden jest na B i słusznie się ustawiają z paką właśnie w trupie. No i B mają czyste. Niestety kiwi. Jak on nie trafił? Nie mam pojęcia. Patrzcie, już przez ścianę chce. Skurczy byk. I Salmon, dawaj, zabij go. Salmon, dawaj. Nie zawieź mnie. Patrzcie, co on robi. Laga ma? Chyba coś go zalagowało i bardzo dobrze. Jednak... Ale Salmon 6 HP mu zostawił. Widział, że już biega do trupa, ale zobaczcie, że... Ciekawe, chciałem, żeby przeskanował tą bramę. Coś się chyba z suspektem musi dziać. Zobaczcie. I jeszcze... Ech... Nie no, Bulldog i... Salmon, tak? Tak, Salmon, to on ma... Oni mają wielkiego plusa u mnie. Bulldog za to, że ugrał rundę na cheatera, a Salmon, że obił go prawie do zera. No to jest straszne, co tutaj się dzieje. Widział podnoszoną broń.
Jednak timingowo nie wyrobił się. Aima to on nie ma, bo na 100% już takie strzały, takie fragi by ten. Na pewno by trafił. On ma wallhacka, to jest po prostu nie do podważenia. Także mamy dwa demka, dwóch cheaterów. Dwa razy das 2 i dwa razy wallhack. O ten wcześniejszy nie wiadomo, czy zacznie. No sobie idzie po prostu na długi na nożu. Ale w plecy nie umie zabić. Ja się nie dziwię. W plecy, zabić w plecy to jest najtrudniejszy frag chyba w grze. W całym CS-ie. Ja oraz moi koledzy mamy takie problemy z zabiciem w plecy, że to jest głowa mała. Salmon, walcz! Co to było? Wcelu się w niego przez ścianę. Zoomem, no. Dawaj, no. Quickscope nie wyszedł. Ale jak on wbiegał pod tą bramę na to B, to było tak, że jakoś... Nagle mu tak dziwnie poleciał ten. Ma celownik tutaj, nagle taki ruch zrobił dziwny. Aż za szybki. O, dostał w nogi. Samol, nie wychylaj. Dobrze, dobrze zrobiłeś. No teraz wychyl, jak już ten poszedł, dobra. Okej, okay, dobra, spoko. Okej. Okay. Zacznie, o tym nie wie. O tym nie wie tutaj, co biegnie tam już na respa. Że daje na 100% info, że jest to wjazd na B. Znaczy na A i tutaj już pięknie cofa. A zacznie, co on robi. On musi mieć chyba jakieś, nie wiem, albo lagi, albo... jakiś taki brain freeze. Pięknie. Zobaczcie, że terroryści nie mogą ugrać z cheaterem. To jest smutne. Znaczy, on nie wiem, czy może coś sobie źle skonfigurował. Może jakiegoś aimbota ma. I może on coś mu tutaj bruzi, bo zobaczcie, on... Nie wiem, wydaje mi się, że on chyba w trakcie jakoś gry coś konfiguruje. Nie twierdzę, że haksy. Może coś robi, ponieważ no, były takie sytuacje, że mierzył akurat z awki. Ja tutaj jeszcze spowolnię to, żeby wam to wytłumaczyć. Mierzył z awki i przez jakiś czas w ogóle nie celował, tak jakby mu mózg się zawiesił. Albo coś z komputerem jednak nie tak. To, co zrobi tej antyterrorysi, to jest również dziwne. Trzy osoby w jednym miejscu, a nikt na bombsadzie nie jest. A teraz jednak Kiwi się cofnął. Już celowane w trupa. On ten od razu na głowę. Wydaje mi się, że chyba aima jakiegoś też ma. Już słyszy Daisy, że idzie do okna. No ten celownik tak mu w ogóle chodzi. Zobaczcie, on strzelać nie potrafi. No. Bursztyn na taką odległość. Dobra. Dobra, można i tak. A co, kurde, suspekt tutaj się nie pierdzieli. O, widzę, że ma AWP-kę z tatraku. No to z tą AWP-ą, koleś, możesz się pożegnać. Ile ta AWP-ka w statraku? Ciekawa, jaka jakość w ogóle. Zobaczcie, znów ma brain freeze. What's your status? I'm brain freezed. Aż po prostu nie wiem, co o nim mówić. Co bym nie powiedział, to... Czy tak to nie zmieni faktu, że gościa ma wallhacka i jest... troszkę przymroczony taki. I zobaczcie, co Anhor w ogóle spieprzył całą sytuację. Zobaczcie, bombsite bym miał zajęte, a on tak longiem wchodził, kiedy akurat wiedział, dostał info od kolegów, że na sadzie jest jeszcze jeden antyturysta. To już lecą po fragi po prostu. Gościu... Ma tylko i wyłącznie wallhacka. Gdyby miał jakiegoś aimbota, nawet na przycisk, to zdarzałoby się sytuacja, że strzelałby nieomylnie, nawet z tego kałacha. No co to już nawet... No co? No nie będę nic mówił na ten temat, no bo z wallhackiem to każdy... Z wallhackiem nawet bez aimbota takie fragi idzie ugrać. Nawet w ogóle bez haksów takie strzały są możliwe. Z tym, że przeważnie każdy zdrowy człowiek, jak jest brama, no to celuje w to miejsce. W to miejsce, ale nie celuje w to. Bo tutaj to musiałby mieć na przykład jakiś inhuman reaction, żeby takie fragi po prostu zgarniać. A przyspieszymy to.
Znaczy, jak chcę akurat coś powiedzieć, to spowalniam czas, żeby mieć czas, żeby zdążyć to powiedzieć. Takie durne masło maślane. Zaczyn. Bulldog, mój ulubieniec w tej grze. Zgarnął fraga, ale jednak. No to już nawet nie ma co spowalniać. On już wie. I ostatni frag, gdzie jest? Pan Robin. Z P90. Jednak zdobył tego fraga honorowego. Zdobędzie kolejnego? Nie zdobędzie. Suspect go ukrócił. Zobaczmy, ile on ma fragów. 20, reszta 6, 6, 7, 5, ok. Tutaj Bulldog i Daisy jednak się starają coś robić, ale no Suspect ich po prostu króci. Headshot percentage 20%, większość gra zawki. Ten average damage per round 191. No nic dziwnego, jak większość fragów ma właśnie z awki. Robin pięknie z Bizonem. Zobaczcie, on chce skanować ścianę nie do skanowania, patrzcie. Och, ale skill! Sosby sobie mówi, nie na mojej wachcie! Wszystkie fragi zgarnia, nie? Wydaje mi się, że on reporta powinien też dostać. On reporta powinien też dostać właśnie za tego. Od swoich kumpli z Sterlo. On na 100% aimbota nie ma. Ale nad triggerem się zastanawiam, wiecie? Zastanawiam się nad triggerem. Wydaje mi się, że triggera ma. Ale chyba takiego trochę. Chociaż zobaczcie, co on robi. Bulldog, nie. Bulldog, dałeś się zamorzować! Jak tak możesz? Teraz to. Gdyby miał aimbota, strzelałby głowy, nawet jak miał z tego kałacha, bo rundy z kałachem też miał. Ale takie małostkowe. Ten solnik nie lata mu jakoś tak typowo aimbotowo. Zastanawiam się nad triggerem. Ale ta ostatnia akcja właśnie była taka, że ten trigger mógłby mieć ustawiony na przykład na przycisk. Ale nie mam pewności. Ponieważ strzały z awki niektóre miał takie, że po prostu przez tą bramę, tak? Strzelał nieomylnie. Też jak chciał właśnie, akurat wiedział, że gość jest za skrzynką, tamten wychylał, to on również strzelał i nie mylił się. Ale teraz ta ostatnia akcja, co gościa nie mógł dwa razy zabić w plecy, no to po prostu ścięło mnie z nóg. No nie mam pewności, że akurat ma. Jeśli miał walkhacka, a czy Boże, jeśli miał jakiegoś triggerbota, no to na przyciski. Tego nie było widać cały czas. Wydaje mi się, że gościa chyba miał na przycisk jednak, bo on za bardzo się bawił w tym meczu. Także jednak za jakieś wspomaganie w celowaniu też mu zaznaczę. No i cóż, no prawdopodobnie za niedługo dostanę kolejne powiadomienia odnośnie expa za Overwatcha i mam nadzieję, że to będzie akurat za niego. Ponieważ to, co on robił w tym meczu, to było przeszło wszelkie granice. Także dziękuję serdecznie, moi kochani, za obejrzenie tego Overwatcha. Dwóch wallhacków mamy złapanych. Kolejne akurat za... Kolejne expa za Overwatcha na 100% będę dawał... Będę... kurde, przepraszam. Będę dawał... Ja pierdzielę, co się dzieje? Będę wam... Kurwa mać! Będę wam dawał znać na Facebooku właśnie, że dostałem kolejne... O mój Boże, jak dostanę expa, to będę wam dawał znać na Facebooku, że właśnie dostałem kolejne powiadomienia. Mój Boże, te demko po prostu zryło mi czachę chyba, totalnie. Dobra, ja już kończę, zanim się ośmieszę totalnie. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym Overwatchu, pozostańcie jak zwykle. Forever Young! I do zobaczenia w kolejnym Overwatchu na moim kanale. Trzymajcie się! Cześć!